Cześć, z tej strony Arpe. Mam dzisiaj dla Was jeszcze jeden filmik, tym razem do gry Sparta War of Empires. Jest to gra darmowa. Ostatnio nakręciłem poradnik tutaj do gier ogólnie Plarium. Chciałem Wam tutaj w sumie ukazać, jak wygląda Global Quest oraz nowy quest związany z Player vs. Player. I do tego chcę Wam również ukazać jednostki, które są z marketu, ponieważ ostatnio nie ukazałem Wam wszystkich ze względu na to, że gra niestety, ale na mojej przeglądarce, a dokładnie na Firefoxie nie działa odpowiednio. Ucięło mi tam po prostu przesuwanie zakładek, więc tym razem to puściłem na Internet Explorer. Działa o dziwo lepiej, widać jest wszystko, więc chciałem Wam na tej przeglądarce pokazać głównie właśnie Global Quest, o którym mówiłem, nowe PvP, no i oczywiście te jednostki. Zaczęlibyśmy pierw od mniej więcej właśnie tutaj tego globalnego questu. Gdy on się pojawia, to przeważnie ostatnio zrobili, że co 2 tygodnie. On pojawia się w lewym dolnym rogu i w taki sposób wygląda. Jest to nowa grafika. W pozostałych grach troszkę to inaczej wygląda. Tutaj to właśnie zmienili. No i mamy oczywiście listę aktualnych turniejów. No i mamy właśnie position takeover. To jest właśnie ten global quest, gdzie są ogólnie nagrody najlepsze, no i pozostałe to jest solo PvP. Troszkę zmienili te nagrody, oczywiście są rankingi, troszkę zmniejszyli ilość otrzymywanego złota, ale za to zwiększyli liczbę graczy, którzy mogą otrzymać to złoto. Zaraz wam to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy, jak będzie w pozostałych grach. Może też coś ulepszą, może też jakoś inaczej to będzie wyglądało. No to oczywiście mamy do wyboru pozycję, którą zajmujemy, reward, czyli nagrody, jakie możemy otrzymać, które już mamy w sumie do zdobycia, które są już zdobyte. No i w jaki sposób to wygląda. A zaczniemy może pierw od tego globalnego. Powiem wam szczerze, że to jest właśnie największa tutaj zabawa, to są właśnie te turnieje. No oprócz tego, że można zdobywać coraz to wyższy poziom, to najważniejsze to są właśnie te nagrody. No i standardowo możemy otrzymywać walutę premium. Tutaj to jest drachmy 40. No i 4 są jeszcze dodatkowo wzięte z puli. Cała pula to jest 27. Każda taka jedynka tutaj dopisywana to jest 10 tutaj do tego. No i zostało mi jeszcze 23, które mogę ogólnie zebrać za właśnie te mini questy. Zaraz wam pokażę, jak to tutaj wygląda. No i oczywiście tutaj zjeżdżając na dół są pozostałe nagrody. Teraz oczywiście to scrolle są potrzebne do tych technologii, punkty dominacji. Tutaj mamy kolejne rzeczy, takie miksturki, które zwiększają statystyki. GPS też do jednostek. No i jednostki defensywne do wyboru, bądź też ofensywne, Spartan. No i jeszcze mamy tą walutę. No i ja tutaj mam 40 zdobytych. Nie grałem tutaj, powiem wam szczerze, olałem troszkę tutaj ten turniej, dlatego tak mało jest, więcej mam w PvP. No i ranking. Jak ranking wygląda? Ranking jest podzielony, tak jak mówiłem wam w poradniku, na levele. Dlatego nie ma co się spieszyć, ponieważ na niskich levelach można tutaj właśnie są klasy. Nowicjusz od 1 do 15, amatorski od 16 do 30, profesjonalna, no i weteran, mistrz, ekspert. No i tu oczywiście różni gracze, mimo że mają na przykład 54 level, to i tak mogą uczestniczyć w tym turnieju, ze względu na to, że podczas startu tego turnieju, to było dokładnie tydzień temu, on tydzień trwa, miał pozycję prawdopodobnie 49 bądź też 50 i podczas rozgrywania nabił większy level, to go mu to nie spadł niżej, nie spadł wyżej, tylko po prostu wziął i dalej w tej samej lidze występuje. No i oczywiście tutaj jego nagroda, która jest dodatkowo przynależna do tych, które się zdobywa poprzez zdobywanie tych takich pozycji. Zaraz wam pokażę te pozycje. No to oprócz tego, oprócz tych tutaj nagród, to są właśnie te nagrody, które są tutaj właśnie, to jest to. To oprócz tych tutaj, które możemy zdobywać, po prostu zdobywając te punkty.
Ja mam 40. Zaraz wam pokażę, gdzie te punkty się zdobywa, jeśli chodzi o globalny quest. No to oprócz tych tutaj punktów, nagród, które można zdobyć, dostaje się również nagrodę za pozycję. No i zdobywamy te punkty za pomocą tutaj właśnie rozwiązywania, a dokładniej podbijania, bądź też bronienia właśnie takich małych wiosek. To jest oczywiście obrona lub atak. No i wysyła się oczywiście te jednostki. Przychodzi nam raport bitewny, czy udało nam się wybronić, czy udało nam się to zniszczyć. No i za to dostaniemy oczywiście punkty. No i te punkty są właśnie tam gromadzone. No i czym więcej właśnie takich punktów tutaj, takich wiosek zdobędziemy, czym wyższy level, tym więcej się tego zdobywa. No i później lepsze są oczywiście nagrody. Żeby tutaj móc sam rywalizować, to czym wyższy poziom, tym wiadomo, potrzeba nam więcej armii, więc trzeba to mniej więcej dobrze sobie rozłożyć siły na zamiary, bo czasami lepiej zostawić ten najwyższy level, na przykład 27, a podbijać te niższe, bo czym wyżej idziemy, tym później nam przypadają coraz to wyższe te poziomy. No i po prostu mamy za mało jednostek, żeby to zdobyć. Także trzeba dokładnie to obmyśleć, do którego levela i które tutaj pozycje atakujemy. To oczywiście codziennie nam tam 10 nowych przychodzi. Jak to mam oczywiście więcej zarezerwowanych, ponieważ nie podbijałem tego, dlatego tak dużo tutaj widać. Tak normalnie ich jest mniej. Jeśli oczywiście podbijamy to, bo jeśli nie podbijamy, no to jest tak dużo, ile ja mam. To jest właśnie Global Quest. No i drugą rzeczą tutaj, drugi turniej to jest Player vs. Player. Ja jestem na 53. miejscu. No i tu oczywiście standardowo dostaję te nagrody, które już tutaj mam zdobyte. Tu jest oczywiście wszędzie liczba 4, 15, 2, scrolle 75 tutaj tej waluty, 60 jednostek lub 120 defensywnych. Zależy, który sobie wybiorę, 350 złota. No i tu oczywiście pisze mi ta nagroda. Czyli ten reward, czy cały reward, to jest po prostu to, co jest tam zdobyte. No i cała plus te złoto, które aktualnie, ta drachma, która jest za drabinkę. Czyli po prostu tutaj klikamy w ranking, jest weteran klas. No i tutaj właśnie jest dodatkowo jeszcze powinien się pojawić właśnie związany z moją pozycją. Miałem tam 50 którąś. Trzecią, no i to jest oczywiście moja nagroda za pozycję, właśnie za punkty tutaj PvP. Czyli po prostu musimy zniszczyć wrogie jednostki, bądź też bronić się przed wrogiem, i za to dostaniemy właśnie dodatkowo walutę premium, no i oczywiście te scrolle. Także tak wygląda ten turniej. No i tu mi się doczytała właśnie nagroda, czyli plus za pozycję, to jest oczywiście do setki, poniżej setnego miejsca już nikt nic nie dostaje za miejsce, tylko się dostaje za ogólnie tutaj, za właśnie tutaj zdobyte te punkty. Tutaj właśnie jeszcze możemy dwie paczki takie, czyli jeszcze tej zdobyć, żeby móc więcej właśnie tej waluty. No i oczywiście jednostki również, ile mi nam zostało. A za każde punkty, czyli za 1000 punktów, za 1000 punktów tutaj dostaniemy plus następne. Tu no brakuje mi jeszcze troszkę, tam 142. Zdobędziemy te punkty, to nam doliczę jeszcze 10 dodatkowych Spartan lub też jednostki broniące. Później pod koniec tygodnia wybieramy, które chcemy jednostki. Jeśli chodzi tutaj o walutę premium, co możemy za to ciekawego kupić? No i tu jest właśnie cały ten market, którego ostatnio nie udało mi się w pełni ukazać. Ze względu niestety, ale na to, że moja przeglądarka właśnie nie było możliwości tutaj przerzucenia strony. No i jakie są jednostki? No oczywiście konnica, to są oczywiście tutaj War Elephant, czyli wojenny słoń, jako jednostka defensywna. To oczywiście mają dodatkowe bonusy, jeśli mamy w armii powiedzmy kawalerię, to ta cała jednostka znacznie więcej wtedy zadaje obrażeń. No i tutaj następne jednostki to są czempiony, czyli te jednostki za walutę, jednostki lepsze. No i dodatkowe to jest do szpiegów,
Kolejny Sparta, no i oczywiście dalej. Jeszcze tu jest jedna. Tego ostatnio wam nie pokazałem w gameplayu, także teraz możecie to sobie zobaczyć. No i jeszcze oczywiście są ofensywne takie jednostki, które możemy zakupić. To są jednostki tutaj, które możemy produkować. Champion Units nie możemy produkować, one są tylko do kupienia właśnie za tą walutę, którą jak widzicie w łatwy sposób można zdobywać. Właśnie za pomocą takich turniejów. No i tu jeszcze oczywiście wam pokażę kolejne jednostki. Pokażę wam również defensywne jednostki. Tu już jest full. No i jeszcze defensywne nam zostały, które są po prostu również do kupienia, do produkowania. W taki sposób to wygląda. A City to jest oczywiście ulepszenia dodatkowe tutaj. Towery. No i to by było tutaj wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że podobało się. No i tu oczywiście moja wioska. Mój poziom 47. No i tak to mniej więcej wygląda. Zachęcam do grania. Zależy jaka epoka, jakie was jednostki interesują. Plarium ma kilka gier. Wszystkie są ładne. Ja prawdopodobnie zrezygnuję tutaj z którejś, ponieważ nie jestem w stanie grać na... Mam trzy otwarte gry. Także nie jestem w stanie w tyle czasu i wszystkie trzy ogarnąć. Prawdopodobnie zostawię sobie tylko jedną lub dwie ewentualnie. Także to by było na tyle, jeśli chodzi tutaj o Sparta War of Empire i oczywiście co najważniejsze, te questy, które są najfajniejszym tutaj elementem w grze. Także do usłyszenia, do następnego razu, cześć.